Biedny Arnold. Piękna Foxy. I bogaty Rick. To cały trójkąt miłosny. Wow, spójrz na niego. Wow, tyle pieniędzy. Wow, spójrz na nią. Masz, kolego. To nasze. A te torby są twoje, panienko. Do widzenia. On będzie mój. Ona będzie moja. Zasubskrybuj nasz kanał. O, i kliknij kciuka w górę. I zostaw komentarz. Cześć, Foxy. Co tam? Chcesz przyjść do mnie? Cześć. Chcesz zamówić hot doga? Tak. Tak się cieszę, że się zgodziłaś. Ups. No dalej. A co z hot dogiem? To moje mieszkanie, a oto moi sławni przyjaciele. Billy, Ariana, Gaga. Chodźmy. Proszę pana, jestem tutaj, aby posprzątać pana biuro. Pewnie, zaczynaj. O, to ważny telefon. Arnold, moja miłość czyści podłogę. Poczekaj, zostawię ci mój numer telefonu. Zadzwoń. Foxy, chodźmy, opowiem ci, jak poznałem prezydenta. O nie! Co ty robisz? Mycie podłogi papierem? O, przepraszam, nie mam pojęcia, jak to się stało. Nie zadzwoni do mnie. Muzyk uliczny może zarabiać przyzwoite pieniądze, jeśli śpiewa o miłości. Stary, zaśpiewaj serenadę, gdy będziemy przechodzić. Okej. Cześć, słodka. Chcesz iść na spacer? I zawsze będę kochać cię. O, naprawdę? Ja też cię kocham, Arnold. Właściwie to zamówiłem dla ciebie piosenkę. Foxy, chodźmy. Więc chyba lubisz muzykę. Auć, moje kolano. Daj mi zobaczyć. Musimy czymś zakryć twoją ranę. Tutaj mam pieniądze. Auć, pogarszasz to. Foxy, patrz co mam. Plaster. Arnold, uratowałeś mi życie. O, moje okulary. Uważaj! Zajmę się tym. O, przyjaciele, bardzo się cieszę, że was widzę. Nie widzę bez okularów. Czy oni walczą? Dalej, Arnold! Uważaj! Tak się cieszę, że was spotkałem, chłopaki. Oto twoje okulary, Foxy. Wow, Arnold! Jesteś taki odważny i silny. Cześć! Proszę, przynieś pizzę w kształcie serca dla mojej ukochanej. Dostawa pizzy. Ups, wybaczcie mi. Oto twoje zamówienie. Och, twoje serce. Dla mnie? Dziękuję. Chcesz wejść? Przepraszam, mam dużo zamówień do dostarczenia. Muszę iść. Wezwę windę. Jestem taka znudzona. O, Arnold, idę z tobą. Gdzie poszła Foxy? Dziwne. To mój kluczyk. To mój kluczyk do jachtu. A to mój klucz do samolotu. A to jest mój klucz do statku kosmicznego. To takie nudne. A to klucz do magazynu. O, Arnold! Poczekaj, kochanie.
Czekaj. Oto mój numer telefonu. Kelner? Jak mogę ci pomóc? Ups, wylałam to przez przypadek prosto na mój numer telefonu. Posprzątam to. Proszę bardzo. Patrz, to jest klucz do Jowisza. Dziękujemy za zakupy u nas. Zapraszamy ponownie. Na metce z ceną napiszę mój numer telefonu i zadzwoni do mnie. Dzień dobry, to musi być pomyłka. Kupuję tę sukienkę. Zapakuj to. To dla ciebie, kochanie. Dziękuję ci. Ho, potrzebuję tej puszki. Jest za wysoko. Rick, pomógłbyś mi? Nie mogę dosięgnąć. Jasne. Jest trochę za wysoko. Poczekaj chwilę. Tak jest lepiej. Chciałaś Fantę? Tak, dzięki. A co z pieniędzmi? Zostawię je woźnemu. Okej. O, Arnold, to ty? Cześć. Gdzie jedziesz? Arnold, chciałabym burgera. Pewnie. Zobaczmy, co mam. O, wystarczy. Poproszę jednego burgera. Dziękuję. I drinka. Poczekaj. Miałem trochę drobnych. Nie ma potrzeby. Na koszt firmy. Rick, chciałabym małe cukierki. Cokolwiek zechcesz. To będzie $2. Proszę. 100 000? Ale nie mam jak wydać. Zajmę się tym. Mogę jeszcze cukierka? Kolejne opakowanie? Jasne, panie Rick. Oto wasze zamówienie. 2 desery i 2 filiżanki kawy. I rachunek. Wow! To wszystkie pieniądze, które mam. Pewnie, nie martw się. Kolejny łyk za 3 dolce. Teraz jesteśmy kwita. Smacznego. Wiadomości giełdowe. O nie! Akcje spadły. Nie czuję się dobrze. Rick? Hej. 112. Potrzebujemy lekarza. Milioner cierpi. Co się stało? Poziom udziałów w jego krwi spadł. To często spotykane. Poczekaj. Potrzebuje mocnego strzału. Wstrzyknę mu dożylnie finanse. Moje akcje wzrosły. Tak, czuję się lepiej. Brawo, doktorze. Wow, Paco Suzuki. Kocham go. Foxy, to dla ciebie. Legendarny Paco Suzuki. Kto to jest? On jest najlepszym muzykiem wszechczasów. Kocham go. Cóż, to mój dom. Paco Suzuki? Jesteś fanką? Poczekaj. Potrzebuję Paco. Dzięki. Legendarny Paco Suzuki jest tutaj. Chcesz autograf? Paco zrobi dla ciebie wszystko. Co? To moje rzeczy.
i podpiszę, co chcesz. Przestań rujnować moje mieszkanie. Wynoś się stąd. Nie? Nieważne. Wezmę to, jeśli nie masz nic przeciwko. Kogo wybrać? Bogatego Rika? Czy biednego Arnolda? Co mam zrobić? Jak myślisz, kogo wybierze Foxy? Daj nam znać w komentarzu. I pamiętaj, subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i kliknij dzwonek. Nie przegap żadnych nowych zabawnych filmów na uchu.